poddany grzechowaniu wieczystym. Poproszę pana sekretarza o przedstawienie państwu tej uchwały. Panie przewodniczący, wysoka rado, na komisjach informowałem o konieczności wprowadzenia pod obrady rady ponownie tejże uchwały, a to z uwagi na to, że po pracach geodezyjnych, czyli przygotowanych do podziału, nastąpiły drobne zmiany wynikające z zaokrąglenia i dwie działki po prostu i powierzchnia wynosiła metr różnicy w stosunku do poprzedniej uchwały. W związku z powyższym proponuję, aby Wysoka Rada przyjęła uchwałę w brzmieniu podanym w dniu dzisiejszym. Dziękuję bardzo. Są pytania państwa? Nie widzę. Przyjmuję uchwałę. Uchwała wynikacji z dnia 19 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia drogi bezprzetargowej gruntu stanowiących własność gminy oddanych w użytkowanie wieczyste. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 pkt 9 litera a ustawy z dnia 8 marca 1950 roku o samorządzie gminnym uchwala się co następuje. Paragraf 1. Przekazał się do sprzedaży drogi zamordowej na rzecz dotychczasowym użytkowników wieczystym nieruchomości położone w Szypulko, obszar wiejski Krzewo, oznaczone następującymi numerami ewidencyjnymi działa. 81/41 powierzchni 00961 hektara, 81/42 o powierzchni 01987 hektara, 81/48 o powierzchni 1,4374 hektara, 81/49 o powierzchni 02459 hektara, 81/50 o powierzchni 0,1130 hektara i 81/51 o powierzchni 00232 hektara. Paragraf 2. Litracie moc uchwała numer 241/13 wynikacznie z dnia 28 listopada 2013 roku w sprawie zbycia drogi bezprzetargowej gruntów stanowiących władzę gminy danych w użytkowaniu wieczystym. Paragraf 3. Wykonanie uchwały powierzchni gminy gminy Kaźmierz i paragraf 4. Wchodził w życie. Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia. Kto z państwa jest za przyjęciem tej uchwały? Dziękuję. Kto jest przeciwny? Trzy osoby. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Jedna osoba, przepraszam. Głosu do uchwały została przyjęta. I uchwała w sprawie jakiej kworum było złożonych. Jednej rady nie ma. Jednej rady nie ma. Ale politycy o tym nie mówi. Forum jak było przedstawione na początku. Okej, no to jest 13 radnych. 13 radnych powinno głosować. Tak, no to mamy w tej chwili forum jest. Ale ja może poczekać na nie, jeszcze proszę bardzo. Państwo tam macie Państwo tam byliście przeciwni, tak? Sześć przeciwnych. Jedna się osoba wstrzymała. Mamy 12. Bo mam takie prawo. Kręcę film, a nie robię zdjęcia. Nie musi głosować. Jedna wyszła. Musi. Nie musi. Czyli ta uchwała została większością głosów przyjęta. Uchwała numer 8 w sprawie zatwierdzenia przyjęcia do realizacji projektu pod nazwą upowszechnianie edukacji przedszkolnej w gminie Kaźmierz w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki. Bardzo proszę tutaj jeszcze pana Stryka. Panie przewodniczący, wysoka rado, szanowni państwo. Projekt uchwały jest konsekwencją zakończonych negocjacji z grupem w Poznaniu. Negocjacje trwały na początku pisemne, później pan wójtem brałem udział w negocjacjach ustnych. Dogadaliśmy szczegóły z wielkim urzędem pracy. Sporo się pan dowie. Realizować projekt w okresie, tak jak państwo macie uchwałę. Od 1 grudnia do tego roku, do 30 czerwca 2015 roku, z tym, że zajęcia dla dzieci będą realizowane od 1 stycznia 2014 roku do 30 czerwca 2015 roku. Mamy w projekcie zagwarantowaną kwotę dofinansowania ze środków europejskich w wysokości 459 835 zł. Natomiast nasz udział własny niepieniężny w postaci udostępnienia pomieszczenia
został oszacowany na 81 147,35 zł. Przyjęcie tej uchwały pozwoli na dalsze uruchomienie procedury związanej z przygotowaniem i podpisaniem stosownej umowy, która będzie gwarantowała nam te środki i pozwoli na wprowadzenie